Człowieka. Zabrali plastikowe nakrętki, które oddaje się do skupu, a zarobione tak pieniądze przeznacza się na pomoc niepełnosprawnym. I tej właśnie pomocy złodzieje pozbawili pana Damiana. Co zobaczymy w reportażu Żanety Kołodziejczyk-Tymachowicz. Myślę, że to największa taka zbrodnia w sumie, żeby okradać osoby chore, niepełnosprawne, a mamy ludzi, którzy są po prostu pozbawieni wszelkich norm i wszelkiego człowieczeństwa. Największy szczyt ohydy, myślę, że największą karą dla tej osoby dzisiaj było właśnie pokazanie twarzy, ujawnienie tożsamości tej postaci. 24-letni pan Damian z Gniezna jest przykuty do łóżka. Od prawie 10 lat walczy o życie i zdrowie. Ta walka jest bardzo trudna. Wciąż potrzebuje pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Mężczyzna zbiera między innymi plastikowe nakrętki, bo jak mówi, pomoc otrzymuje niewielką. W mojej sytuacji niestety trzeba się chwytać wszystkiego, wszelkie możliwości pomocy, czy wszelkich możliwości jakiegoś takiego funkcjonowania na co dzień i radzenia sobie, bo niestety pomocy nie ma. No ja, tak jak ja zbieram na rehabilitację, trzeba sobie pomagać finansując to z własnych środków. Moglibyście nie zbierać tych nakrętek? No właśnie nie, bo państwo polskie niestety nie dba o niepełnosprawnych ludzi. Rehabilitację mają tylko 2 razy w tygodniu. A taki ktoś, na przykład jak Damian, potrzebuje rehabilitacji niestety codziennie. Żyjemy w kraju, w którym niestety z osoby niepełnosprawnej trzeba zrobić jeszcze żebraka po prostu, tak? Żeby on tą kasę mógł, nie wiem, godnie, tak? Żeby jakoś żyć w ogóle, nie? Pana Damiana odwiedziliśmy z kamerą 2 lata temu. Był w bardzo ciężkim stanie. Rozpaczliwie błagał o pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie komórkami macierzystymi. Zachorowałem i zostałem sparaliżowany. Jestem się bardzo pogorszył. Tego czasu jestem znów pod respiratorem. Będę miał szansę teraz, jeżeli pomóc jest leczenie oko lekarza macierzystego, który jest bardzo kosztowny. Bardzo wszystkich proszę o pomoc. Pan Damian był wtedy na oddziale intensywnej terapii. Opowiedział nam o swojej chorobie, która zaczęła się nagle, gdy miał 13 lat. Obudziłem się i nie mogłem się już w szpitalu, także to był ogromny szok. Byłem właściwie więźniem, bo chciałem wiele rzeczy, chciałem być jak inni, ale już nie mogłem. Nie, tak nagle się dostało, że jakby to dzieciństwo, można powiedzieć, szczęśliwe zostało mi odebrane. Dramat tutaj Damiana polega na tym, że doświadczył świata takim, jakim właśnie doświadcza dziecko. Miał go na co dzień, grał w piłkę, miał kolegów, koleżanki w szkole i nagle w ciągu zaledwie kilku godzin to się skończyło. Ja pamiętam Damiana tego dnia, kiedy go przywieziono ze szkoły z zaburzeniami oddechowymi. Nikt wtedy nie wiedział, co się tak naprawdę stało. To jest choroba wirusowa, która polega na tym, że dochodzi do uszkodzenia rdzenia. Tutaj to uszkodzenie następuje w wyniku choroby zapalnej, że to trafia nagle w moment i w bardzo czuły punkt. Pan Damian na szczęście wyszedł ze szpitala, przeszedł pierwszą terapię komórkami macierzystymi. Został odłączony od respiratora i zaczął samodzielnie oddychać. Choć ma sprawny tylko jeden palec, napisał pracę magisterską. Udało mi się pozbyć się tego respiratora, już jestem na własnym oddechu. No i to można uznać za to sukces. To można uznać, tak, za duży sukces. Ten OIOM to jest straszne miejsce, także jakby się tam wchodzi, to naprawdę... No, Damian był w śpiączce, więc nie wiedzieliśmy dokładnie, jak to będzie, jak się przebudzi, czy będzie w ogóle zdrowy. Niestety to nie koniec kłopotów pana Damiana. Kilkanaście dni temu ktoś ukradł z jego piwnicy 25 worków nakrętek, które od kilku miesięcy oddawali mu ludzie dobrej woli. Dzięki tym nakrętkom pan Damian miał pieniądze na rehabilitację. Znamy Damiana. Gnieźnieńska policja. Znamy Damiana od kilku lat. Po tym, jak on zachorował, gdzieś tam nawiązała się taka ta nić. My zbieraliśmy już niejednokrotnie też nakrętki do Damiana. To były ilości ogromne, no, można powiedzieć, bo tam jeden worek ważył około 15 kg, więc to na niecałe 400 kg było tych nakrętek. Ilości tak nawet
duże, że tak powiem, żeby to zabrać, bo to też ktoś musiał mieć busa kradnąc to, żeby to w ogóle wywieźć. Przypuszczam, że to musiało być więcej osób. No i najpewniej odbyło się to w nocy, bo niestety z sąsiadów nikt nic nie widział, no a monitoringu niestety nie ma. My z naszej strony robimy wszystko, żeby tego sprawcę ustalić i też zwróciliśmy się do mieszkańców Gniezna za pomocą Facebooka, że jeżeli ktoś taką wiedzę posiada, to prosiliśmy, żeby taką informację, żeby nam przekazał. Sprawców dotychczas nie znaleziono, a złodzieje odebrali niepełnosprawnemu szansę na kolejne zabiegi. Jakbym znalazł tego złodzieja, to z chęcią bym się z nim zamienił, żeby poczuł się jak to wygląda, takie życie. Nikt nie spodziewał się tego, że do takiej kradzieży w ogóle może dojść. To jest po prostu abstrakcyjna sytuacja. Pan Damian znów rozpoczął zbiórkę. Nasza redakcja również wspomogła mężczyznę. Z chęcią po prostu ja przejmę sprawność tej osoby, możliwość poruszania się, wykonywania jakiejkolwiek czynności, bo skoro taka osoba jest zdolna kraść takie rzeczy, to myślę, że ja tą sprawność, którą ta osoba ma, spożytkuje zdecydowanie lepiej niż ta osoba. Każdy z nas może zbierać te nakrętki i przekazać je potrzebującej osobie. Panu Damianowi też są potrzebne. A w przyszłym tygodniu